Marek Kłakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem specjalnym w dniu 8 marca jest Pani Agata Wierny. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy do spraw równych szans. No przede wszystkim proszę przyjąć najszczersze życzenia. Widzę, że ktoś mnie uprzedził, tam z tyłu już kwiaty widzę, czyli Panowie zadziałali z samego rana. Czy to jest pytanie? To jest pytanie, tak, koniecznie no, pytam. Myślę sobie, panie redaktorze, że to jest tak, że właśnie trochę dzisiaj będziemy rozmawiać o równych prawach i o równouprawnieniu. Dokładnie. I sytuacja wygląda tak, że taka historia, która przytrafia się kobietom, a jest zupełnie inna niż dotyczy mężczyzn, polega właśnie na tym, że w sytuacji, w której spotykamy się w sytuacjach służbowych i mamy rozmawiać na jakieś konkretne tematy, dzisiaj na przykład będziemy mówili o równouprawnieniu, do kobiet są wystosowywane pytania prywatne. To dotyczy bardzo wielu polityczek, że polityczki na przykład przychodzą do studia i mają rozmawiać o edukacji albo na przykład o polityce, o tym, co się dzieje w kraju. A pierwsze pytania, które padają, to padają na przykład o to, czy w domu wszystko jest gotowe, czy skoro ta pani jest tutaj w studiu, to obiad przygotowany. Także panie redaktorze, tak, odpowiem, że to są pytania, że to są kwiaty, które dostałam od męża i od syna. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było w tej takiej szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, w jakiej teraz są kobiety, porozmawiać jednak o tym, co jest istotne bardzo, czyli o tym, o naszych prawach obywatelskich. To już rozmawiamy, pani Agato, już tak. Rozmawiamy o tym. Jakiś pokus nam się tu... O dobrze, już rozmawiamy o tym, a ja po prostu chciałem być tylko grzeczny i spostrzegawczy. Czy jakieś marzenia panią dzisiaj dopadły w związku z Dniem Kobiet? O czymś pani marzy szczególnym? Tak, marzę o tym, żeby właśnie kobiety uzyskały wreszcie pełni praw obywatelskich i żeby w tych wszystkich obszarach, w których są bardzo duże nierówności, te nierówności powoli się wyrównywały i żeby przybywało nam sojuszników i sojuszniczek w walce o te prawa, ponieważ to jest bardzo trudne i im będzie więcej osób wspierało równość i prawa kobiet, tym mam nadzieję, że droga do uzyskania pełni tych praw będzie krótsza. Tak patrząc po bierze, mam wrażenie, że po prostu no, panie mają równouprawnienie w Polsce. No, bardzo pani dzisiaj jest negatywnie nastawiona troszeczkę. Mam takie pytanie, panie redaktorze. Ile w zeszłym roku kobiet doznało przemocy, a ile mężczyzn? No zdecydowanie więcej kobiet, a mężczyzn może sporadycznie tam. Ja osobiście nie. A zna pan konkretnie liczby? Nie, nie znam. A pani zna? No to jest 220 tysięcy kobiet i 30 tysięcy mężczyzn. A czy wie pan, jaka jest luka płacowa, jeśli chodzi o emerytury, to jaka jest luka płacowa w emeryturach kobiet i mężczyzn? No podejrzewam, że panie mniej zarabiają. No chciałabym dowiedzieć się konkretnie, ile to będzie procent? Różnica w emeryturach. Nie przygotowany jestem, złapała mnie pani. Panie redaktorze, czyli mówi pan o swoich wrażeniach, tak? Mówiąc dokładnie o tej równości, mówi pan o swoim wrażeniu mężczyzny. Mężczyzny, który posiada przywileje wynikające z tego, że jest mężczyzną, a nie mówi pan o faktach. No ja mogę panią zapytać, ile kobiet głosowało, a ile mężczyzn głosowało? Chciałam powiedzieć, że jeśli rozmawiamy o równouprawnieniu, to posługujmy się faktami i liczbami. Wygląda to tak, że 70% osób doznających przemocy w Polsce to kobiety. W każdym tygodniu 4 kobiety tracą życie w wyniku przemocy domowej. To jest porażająca skala. To takie rzeczy nie powinny się dziać. Luka płacowa w emeryturach wynosi 40%, czyli kobiecie bardziej się opłaca po śmierci męża przejść na jego emeryturę 80% niż zostać na własnej. Kobiety absolutnie, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, to te prawa są absolutnie niezapewnione, tak? Nie ma edukacji seksualnej, jest coraz trudniejszy dostęp do antykoncepcji, nie wspomnę o in vitro. Także mówienie, że jest to równouprawnienie, bez opierania się o fakty, to jest czyste wrażenie, tak? My dzisiaj nie mamy rozmawiać o wrażeniach, bo o wrażeniach to ja myślę, że można rozmawiać w szkole podstawowej, jak młodzi ludzie ze sobą rozmawiają w podstawówce. Natomiast jeśli rozmawiamy poważnie, trzeba odnosić się do statystyk. I te statystyki są tragiczne, jeśli chodzi o kobiety. Dyskryminacja kobiet zaczyna się tak naprawdę w języku. Proszę zwrócić uwagę, jeśli będziemy zastanawiać się nad językiem, to jest męska rozmowa, babskie gadanie. Biegasz jak baba, płaczesz jak baba, jeździsz jak baba.
Ale o tym mówimy, że płaczesz jak baba, to najczęściej o mężczyznach mówimy. To jest spokój, płaczesz jak baba. Tak, ale, no właśnie, ale czy to jest pochwała dla mężczyzny, czy obelga? Nie, no raczej obelga w tym momencie. No tak? Właśnie, no. Czyli porównując do kobiet, tak, każdy mężczyzna porównany do kobiety będzie wiedział, że to jest obelga. To dlatego, że tak niskie mniemanie mamy o tych kobietach. Pięciolatek porównany do kobiety wie, że został obrażony. Pytanie, dlaczego to robimy? Dlaczego pozycjonujemy mężczyzn jako lepszych już od dziecka, a kobiety jako gorsze? Proszę zwrócić uwagę, że brak równości w pracy jest dla kobiet bardzo trudny, tak? Bo kobieta, która zaczyna swoją karierę zawodową, będzie pomijana w awansach, mówię tutaj teraz o zjawisku szklanego sufitu, ponieważ jej szef, szefowa będą myśleli pewnie, że ona za chwilę, tak, zajdzie w ciążę i gdzieś wyskoczy z tego obiegu pracowego. Po urodzeniu dziecka kobieta też ma podgórkę, bo to jej są zadawane pytania i to ona jest brana pod uwagę jako opiekunka dziecka, które będzie miało katar w przedszkolu, które będzie miało szereg rzeczy, o które musi zadbać kobieta. I mając do wyboru kobietę i mężczyznę, znowu wybierzemy mężczyznę, ponieważ mężczyzn absolutnie nikt nie pyta o to, co oni robią w domu, czy zadbali w domu, tak, o dom, czy będą gotowali obiady, jak będą odbierali dzieci. Mężczyzn nie zadaje nikt takich pytań. Czyli rozumiem, że ten Dzień Kobiet to trochę jest wina mężczyzn, bo pani przytacza tutaj statystyki bardzo tragiczne dla chociażby przemocy. Ale dlaczego mówimy? Już mówię. I polityczne, tak? No bo dlaczego tak dochodzi do przemocy? Gdyby były porządne kary, gdyby były porządne sankcje, prawdopodobnie by nie było takich tragicznych statystyk. Tak sobie ale dlaczego myślę. Mówimy, ja myślę sobie tak, że dlaczego mówimy o winie? Ja mówię o tym, że za to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, ponosimy wszyscy odpowiedzialność, i kobiety, i mężczyźni. Tradycja Dnia Kobiet wywodzi się z 1910 roku, kiedy to właśnie kobiety pracujące w tragicznych warunkach w fabrykach Nowego Jorku postanowiły zawalczyć o swoje prawa. Ale mężczyźni ich wspierali tam wtedy. Oczywiście, i dlatego dla mnie, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o te prawa kobiet, które są z roku na rok uszczuplane, których nam ubywa zamiast przybywać, walczyli wspólnie. I te kobiety w 1910 roku postanowiły zastrajkować. Szef zakładu, pracodawca, chciał zamknął ten zakład, żeby strajk nie rozlał się na inne jego zakłady. I w tym czasie w tej fabryce doszło do pożaru. Ponad 100 kobiet wtedy spłonęło, straciło życie walcząc o prawa zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Od tego czasu ten w marcu został ustanowiony Dzień Kobiet i dla mnie, myślę, byłoby bardzo ważne, żebyśmy przywrócili tą taką tradycję Dnia Kobiet. Niech to będzie dzień, w którym mówimy o tym, zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście mamy równość w życiu, i żeby to nie były wrażenia, tak, bo wyszliśmy od wrażeń. Pan powiedział, że pan ma takie wrażenie, no, że... Takie wrażenie mam. No właśnie, ale żebyśmy nie rozmawiali mniej może o wrażeniach, a bardziej o faktach. Czyli opierali się o statystyki, opierali się o realne problemy. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o równość w pracy, to daleko nam do tej równości. Powiem panu, że ja od 8 lat jestem pełnomocniczką prezydenta w Urzędzie Miasta Częstochowy i jak na początku zaczęłam analizować i zastanawiać się, czy na pewno kobiety i mężczyźni wykonujący dokładnie te same czynności na tych samych stanowiskach mają takie samo wynagrodzenie, to okazało się, że nie. Okazało się, że za tę samą pracę kobiety mają niższą pracę. A dzisiaj po 8 latach pani urzędowania coś się zmieniło? Zdecydowanie zmieniło się bardzo dużo i w tej chwili są to takie zwykłe rozbieżności, które czasami inspektor zarabia więcej niż inspektorka, a kierowniczka więcej niż kierownik, ale są to zwykłe takie nierówności, bym powiedziała, niewielkie i już absolutnie dopuszczalne. Natomiast ważne jest, żeby się nad tym zastanawiać, czy rzeczywiście podejmując codzienne wybory i decyzje, bierzemy pod uwagę rzeczywiste umiejętności, tak, a nie kierujemy się stereotypami. Te stereotypy w naszym życiu są bardzo obecne i czasami zaciemniają, one właściwie bardzo często zaciemniają nam obraz, tak? Bo na przykład szef będzie wzburzony, ale szefowa jest krzykliwa. Szef będzie zdenerwowany, szefowa histeryzująca. Szef będzie wyjaśniał, szefowa będzie się mądrzyła. Ta dyskryminacja jest bardzo zaszyta w naszym języku. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest nawet w gramatyce. Bo powiemy, że dziewczynka i czerwony rower byli widoczni z daleka. Dziewczynka i czerwony rower byli widoczni, tak? Czyli
tak naprawdę dziewczynka w gramatyce zostaje pominięta, tylko ten rower, tak, jest ważniejszy niż dziewczynka, bo taką Pani mamy... Agato, czy pani nie jest przewrażliwiona troszeczkę? Tak zapytam, bo widzę, że ja kobietom mam... rzeczywiście w życiu jest trudniej i być może dlatego kobiety są bardziej waleczne dzisiaj. Ja nawet mam wrażenie, że ten świat zaczynają zdobywać kobiety. One są na coraz poważniejszych stanowiskach. Premierzy, prezydenci. A ja mam pytanie, co panu daje prawo do zadawania pytania, czy jestem przewrażliwiona, czy nie? To jest pana opinia. No bo mam wrażenie, że skupiamy się na takich szczegółach. Tutaj jak pani często na swoich szkoleniach na pewno to podkreśla, bo pani spotyka się z paniami, rozmawiacie i bardzo dobrze, że pani zwraca uwagę na takie drobniejsze rzeczy, ale dla mnie ważniejsze jest to, że pani się udało przez 8 lat wywalczyć u pana prezydenta miasta lepsze pensje dla kobiet, tak? Żeby wyrównać, jeżeli ktoś lepsze jest... Lepsze pensje. Jakie lepsze? Czy mówi pan, że lepsze, czy jeśli kobieta zarabia dokładnie tyle samo, ile mężczyzna, to są lepsze pensje? Czy nie, coś, to, co, powinno to się już wydarzyć? Jest wyrównanie. Tak no, powinno być. I tak no liczę, tak, że przez 8 lat pani udało się to załatwić. Tak, ale znaczy nie załatwić, tylko zadbać o to, żeby było tak, jak powinno być. A ja mam takie pytanie, czy można 4 kobiety w tygodniu, które tracą życie w wyniku przemocy domowej, nazwać przewrażliwieniem? Czy to, że 280 tysięcy mężczyzn w naszym kraju, teraz mówię o czym innym, nie płaci alimentów i rodziny, w których kobiety dbają o dzieci, żyją na skraju ubóstwa albo właściwie w ubóstwie. Czy to można nazwać przewrażliwieniem? Nie, czy ja mówiłem pani Agato o przewrażliwieniu, to co pani tam dawała, gramatykę, tak, że mówimy o rowerku, dziewczynka jedzie razem. Nie, absolutnie nie zniżam tego tematu tutaj do krzywd, jakie kobiety codziennie spotykają. Ma pani w zupełności rację. Tylko teraz moje pytanie, jak walczyć o to, czy prawo zmieniać, bo na to wygląda, że prawo jest za delikatne, za, nie wiem, małe po prostu są te kary dla tych mężczyzn, bo i czasami przemoc dotyka także mężczyzn od strony kobiet, ale to są sporadyczne, podejrzewam. Sporadyczne przypadki. Teraz powiem panu tak. Walczyć o to możemy wspólnie. To znaczy muszą to robić kobiety i muszą to robić mężczyźni. To ja się przyłączam do pani. Bardzo się cieszę i będę bardzo szczęśliwa, jeśli będzie pan nazywał się feministą, bo feminista to taka osoba, która dostrzega nierówności, która ma szeroko otwarte oczy i w sytuacji, w której dzieje się komuś niesprawiedliwość, i nie mamy na myśli tutaj kobiet tylko i wyłącznie, tylko inne wykluczone grupy, jest to osoba, która reaguje. Chciałam też jeszcze odnieść się do tego słowa przewrażliwione lub przewrażliwiona. Powiem panu tak, jest taki mit o Kasandrze i Kasandra mówiła prawdę, ale nikt absolutnie nie chciał jej uwierzyć. Natomiast jest też taka legenda o pastuszku, który cały czas kłamał, że widzi smoka nadlatującego i wszyscy ciągle biegli temu pastuszkowi na pomoc. To jest tak, że od zamierzchłych czasów głos kobiet jest absolutnie niesłyszalny. Kobiety są niesłyszalne, natomiast jeśli kobiety w tej sferze publicznej zaczynają zabierać głos i mówią rzeczy, które są niewygodne, mówią rzeczy, które są trudne dla słuchających, wtedy zamiast wchodzić w merytoryczną dyskusję, one dowiadują się, że są histeryczne, że są przewrażliwione. Pojawia się taki sposób, żeby też zamieniać tę sytuację w żart, czyli zaczynamy żartować. Dzieje się to od zawsze. Fajnie by było, żebyśmy zaczęli rozmawiać o faktach i żebyśmy zaczęli się wzajemnie słuchać. Rozumiem. Czyli jeśli moja koleżanka lub przyjaciółka lub pan lub ktokolwiek inny będzie mi opowiadał o swoich problemach, staram się nie mówić do tej osoby, że ona jest przewrażliwiona. Mówimy też na przykład, to bardzo często spotyka osoby w depresji, które starają się, szukając pomocy, rozmawiać z różnymi ludźmi. I wtedy właśnie słyszą szereg takich rzeczy, które słyszeć nie powinny. Mówmy o faktach, przygotowujmy się do tych rozmów i jeśli widzimy, że komuś dzieje się krzywda, reagujmy. Na tym właśnie polega feminizm. Dobrze. Ja się bardzo cieszę, że będzie pan wspierał takie działania, których celem jest wyrównywanie nierówności. Myślę, że wspieram od ponad 50 lat, bo jestem tak nauczony szacunku dla kobiet. Ale chcę pana zapytać, czy 8 marca to jest dobry dzień, żeby właśnie ostro zaprotestować przeciwko temu, co codziennie spotyka kobiety na każdym kroku? Czy w pracy, czy w rodzinie, czy nawet gdzieś tam na ulicy chłopak gwizdnie za dziewczyną, co jest bardzo nieeleganckie. No, niektóre dziewczyny się uśmiechają, bo to znaczy, że jestem atrakcyjna, ale to nie jest eleganckie.
Myślę, że 8 marca, tak jak mówiliśmy o genezie tego święta, to święto wzięło się z niezgody na nierówność, z niezgody na złe traktowanie, z niezgody na złe warunki pracy. Myślę, że 8 marca to jest świetny dzień, żeby powiedzieć o tym, że z roku na rok prawa kobiet są uszczuplane. 100 lat temu nasze prababki wywalczyły te prawa, a my musimy teraz zadbać o to, żeby te prawa nie zostały nam odebrane. Bardzo mi się marzy kraj, w którym głos kobiet będzie słyszany, w którym kobiety będą mogły decydować, co chcą w swoim życiu robić. A są takie kraje? Zna Pani takie kraje? Myślę, że w krajach skandynawskich ten głos jest bardzo dobrze kobiet słyszany. W jednym z krajów skandynawskich, to jest Norwegia albo Dania, w tej chwili nie pamiętam, umknęło mi to. Tam, gdzie kobieta jest premierką i właściwie cały rząd jest złożony z młodych kobiet, to jest jeden z krajów, który najlepiej poradził sobie z pandemią. Ostatnio przeglądałam takie badania i statystyki. Okazało się, że te kraje, które najlepiej poradziły sobie z pandemią i tam ten problem z koronawirusem jest najmniejszy, to są właśnie kraje, w których rządzą kobiety. Kobiety działają trochę inaczej niż mężczyźni, bardziej idą w kierunku organizowania się i współdziałania niż hierarchii i współzawodnictwa. W sytuacjach kryzysowych takie działanie jest bardzo ważne. To zapytam Pani przewrotnie, gdyby Polską rządziła Pani Beata Szydło, Beata Kempa, Pani Agata Duda, lepiej by było dla tego kraju? Nie mam zielonego pojęcia, bo to są czyste spekulacje. No, takie. Kobiety, kobiety ważne w życiu politycznym. Znowu idziemy w stereotypy. Idziemy w stereotyp kobiety, w stereotyp mężczyzny. Ja uważam, że powinniśmy zawsze mówić o kwalifikacjach i predyspozycjach danej osoby, a nie kierować się stereotypami. Stereotyp to jest coś, co nam zaciemnia obraz. Patrzmy na rzeczywiste kwalifikacje danej osoby, jej umiejętności i predyspozycje bez względu na płeć. I myślę, że wtedy właściwi ludzie będą na właściwych miejscach. Jest bardzo tak wielu kobiet, jest bardzo wiele kobiet i bardzo wiele mężczyzn, którzy są szufladkowani ze względu na swoją płeć. Fajnie by było, żebyśmy zawsze rozmawiając z drugą osobą mieli otwarte oczy i starali się dowiedzieć, na czym tej osobie najbardziej zależy. Tak, a nie kierować się stereotypami i patrzeć przez ten pryzmat na innych ludzi. Chciałaby Pani powiedzieć, Panowie, Wy sobie te kwiaty to weźcie sobie, a nas szanujcie przez 366 dni w roku. My potrzebujemy szacunku, potrzebujemy równości, a te kwiaty zachowajcie dla siebie. Szanujcie nas po prostu, kochajcie nas każdego dnia. Ja myślę, że ja nie mam nic do kwiatów. Ja bardzo lubię dostawać kwiaty. Czyli lubi Pani ten dzień, 8 marca? Lubię 8 marca jako dzień, w którym mówimy o prawach kobiet. Mówimy o tym, jak byśmy chcieli, żeby ten świat był urządzony, to znaczy, żebyśmy się wzajemnie szanowali i żeby każdy obywatel i każda obywatelka mieli pełnię praw. Tutaj kwiaty do tego absolutnie nic nie mają. Natomiast myślę, że to jest ważne, żebyśmy na co dzień szanowali się wzajemnie bez względu na płeć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze najlepsze życzenia dla wszystkich pań, również dla pani. Pani Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta miasta Częstochowy do spraw równych szans, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.